No hej, witajcie na kanale EVRepair, kanale, na którym chcemy wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Chcemy też to pokazać wielbicielom motoryzacji spalinowej. Jesteśmy na Speed Games, czyli na driftingowych mistrzostwach Polski. Oglądajcie! Jak na każdej rundzie driftingowych mistrzostw Polski mamy oczywiście klasyki motoryzacji. Jeszcze parę słów na temat naszego stoiska, bo w tym roku jest ono troszeczkę inne niż było zazwyczaj. Także oprócz standardowego namiotu, który tutaj widzicie, i standardowej ekspozycji, nie do końca standardowej, bo tym razem postawiliśmy na produkty też warsztatowe z firmy EMA Professional. Mamy nasze, nie wiem jak to nazwać. Co to jest? Stół wystawienniczy. Stół wystawienniczy. Okej, okay, tutaj przyznajemy nagrody lub rozdajemy różne gadżety od naszych dostawców. Jak widzicie, tutaj mamy tak zwany magazyn podręczny. No i najważniejsza część naszego stoiska, czyli częściowo rozebrana Tesla Model Y, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że ludzie, którzy są zainteresowani motoryzacją spalinową, patrzą na to, nie to, że ze zdumieniem, ale ich to interesuje. Oczywiście niektórzy się śmieją, elektryki i tak dalej, ale na koniec dnia każdy chce zobaczyć, co tam w środku się znajduje i zadają pytania, a gdzie tu jest silnik, a gdzie tu jest klimatyzacja. Na szczęście dzięki firmie NRF jesteśmy to w stanie bardzo łatwo i wręcz obrazowo pokazać, jak wygląda i z czego się składa mniej więcej klimatyzacja, przynajmniej tutaj w tej przedniej części pojazdu. Dodatkowo mamy elementy zawieszenia z firmy Febi i postanowiliśmy też pokazać część układu ładowania, czy zasilania tak naprawdę, czyli kable wysokiego napięcia, gniazdo i ładowarkę pokładową. Oczywiście to nie jest kompletny zestaw, ale chodziło tylko o zobrazowanie. No i z tyłu w Y, jak sobie popatrzycie, znajduje się też nasza lodóweczka. Przeszkadzają nam trochę driftujące samochody, no ale nic na to nie poradzimy. To są właśnie driftingowe mistrzostwa Polski. A to jest nasza lodówka, w której przy okazji znajdują się wszystkie nasze posiłki i napoje, które dzięki tej lodówce są oczywiście chłodne, mimo iż jest bardzo gorąco. Dodatkowo oczywiście mamy ścianki, nasze wspólne z NRF-em, to jest nasza ścianka wspólna z NRF-em i z EVRepair, a to jest ścianka reprezentująca nasze dziecko, czyli EV Academy, ale o tym na innym materiale. Dodatkowo mamy dwa nasze samochody z naszej stajni, naszą driftującą trójkę, czyli poliftową, ale jeszcze nie highlandową, Tesla Model 3 Performance i naszego X-ika, który prawdopodobnie będzie szedł do ludzi, mówiąc kolokwialnie. Ale na razie jeszcze jest z nami. Dobrze, jak widzicie za mną, jest teraz bardzo dużo ludzi, bo skończyła się część zawodów, więc wszyscy poszli oglądać stoiska. Ja sprytnie uciekłem, bo mamy przepustkę medialną, więc możemy wejść na padok i zobaczymy, co tu się dzieje. Jak zacząć drift, jak się tutaj wkręcić? Tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie rozróżniam motoryzacji spalinowej, motoryzacji elektromobilnej czy tam elektrycznej, więc dla mnie to jest tak naprawdę motoryzacja. I mimo to, że oczywiście jeżdżę elektrykiem i promuję elektryki, to te samochody też mi się bardzo podobają i chętnie na nie patrzę. I widzę tutaj też bardzo dużo ludzkiej pracy, pasji
i zaangażowania. To chyba jest najważniejsza część tego sportu. Abstrahując oczywiście od tych wszystkich części, od tych dźwięków spalonej gumy, to tak naprawdę ta pasja, która tutaj się w tych samochodach uwidacznia poprzez to, jak one są tworzone, przecież te samochody są w zasadzie niepodobne do fabrycznych, to jest to, co mi się w tym wszystkim podoba najbardziej, czyli ludzka pasja. Z takiej samej pasji tak naprawdę powstała nasza firma. Przy okazji pojawiło się coś takiego jak usługa powietrznej taksówki. Tam mamy helikoptery, można sobie wykupić lot i przelecieć się nad torem. Dobrze, to powiedzcie, co my teraz będziemy robić? Do Dubaju. Chcemy z góry zobaczyć nasze stanowisko, jak ono wygląda. Czy dobrze się prezentuje, prawda Monika? Okej. Okay. No to polecimy tym. No idziemy teraz zobaczyć, co dzieje się na torze, także idziemy na trybuny. Dobrze, popatrzymy sobie na przejazd. Niesamowite umiejętności. W tym roku dostaliśmy też przepustki VIP, także zobaczymy, co to znaczy być VIP-em, a przy okazji możemy troszeczkę fajniej sobie popatrzeć na to, jak samochody się przygotowują do startu. Jacek Popiołek, dwójka, zaliczona teraz dużym kątem, będzie palał w trójkę, zaliczona, już stoi, mamy delikatny łobel, więc chyba jest tam ta walka, jednak samochodem troszkę był za głęboko w czwórce, piątka zaliczona, ja myślę, że i tak Jacek Popiołek robi co może, biorąc pod uwagę fakt, że wspomaganie pewnie niespecjalnie chce się wysłać, to jest jednak walka z samochodem, to i tak należą się duże brawa za ten przejazd, biorąc pod uwagę fakt, że fura... Dobrze, teraz pora wielkiego challenge, mamy kolegę na czwórce, w tym momencie to jest delikatnie odjeżdża, postawił nam trasę i będziemy razem z tobą. Panią, która jest w tej chwili mamy piąteczkę mega szeroko. Będziemy się ścigać. Teraz się ścigamy, tam nie, ścigamy się. Z nami jedna z kolejnych par, to 32 lata klasy motorowej. Tutaj masz prędko, tutaj masz pochylenie terenu, dodatni, czyli jeden po prostu jedziesz tutaj. Tego przejazdu, no to za gór, Luisa Jakiba. Czterokrotnie wyzerował w jednym, no ale... No kurczę, nie ma! 5.04. No i ostatnie metry rywalizacji. Brick. A mi się podobał ten atak Kamila na ostatnim łuku do Karoliny. Ostatnie 20 metrów. Przepraszam, ostatnie 60 metrów. Niewiele gorszy czas od mojego. Atak na zonę sorry. Bardzo szeroko. W przypadkach, no i teraz lecimy na czwórkę, która zostanie muśnięta przez Karolinę. I tutaj była największa separacja między dwoma samochodami. W tym momencie atakujemy piątkę po prawej. Tak jak widzieliście na naszym materiale z driftingowych mistrzostw Polski, staramy się udowadniać to, co powiedzieliśmy na samym początku praktycznie istnienia naszej firmy, że dla nas motoryzacja to po prostu motoryzacja. Nie dzielimy jej na elektromobilną czy spalinową, ale po prostu pasjonujemy się motoryzacją. Staramy się też przedstawiać fanom motoryzacji spalinowej naszą perspektywę rzeczywistości i starać się ich przekonać do elektromobilności, co oczywiście częściowo się udaje. Także dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie naszego kanału i dalej zapraszam do wspierania.